Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w naszym webinarze pod tytułem Product Owner kontra Scrum Master. Co wybrać? Dzisiaj właśnie jest taki webinar, na którym chcielibyśmy właśnie rozwiać wątpliwości co do właśnie zawodu Product Ownera i Scrum Mastera. Dajcie nam też znać na czacie, czy myślicie o przebranżowieniu się dopiero, czy może już pracujecie w IT. Napiszcie nam koniecznie, jak to u Was wygląda. Ja dzisiaj będę hostem naszego wydarzenia, nazywam się Aleksandra Trajanowska i reprezentuję Szkołę Programowania Online i Kompetencji Cyfrowych, Szkołę Future Colors. W naszej szkole nasze kursy odbywają się zdalnie, jest to taka elastyczna i dostępna dla wszystkich metoda nauki. Mamy kursy właśnie z programowania, mamy też kursy właśnie ze Scrum Mastera, z Product Ownera, także jest tych kursów sporo w naszej szkole, wszystko odbywają się zdalnie. W naszej szkole też mamy takie indywidualne podejście do wszystkich kursantów, więc oprócz takich lekcji na żywo z mentorem, każdy kursant ma również konsultacje indywidualne z mentorami, także podczas których można na przykład skonsultować swój projekt, czy dostać dodatkową dawkę motywacji. W ramach kursów u nas w szkole macie również kurs języka angielskiego w IT oraz macie wsparcie w rekrutacji, czyli taką konsultację CV, konsultację LinkedIna z rekruterką IT, która powie Wam, jak zrobić, żeby Wasze CV, Wasz LinkedIn był jak najbardziej widoczny dla pracodawców. Oraz mamy też firmy partnerskie, z którymi współpracujemy i te firmy szukają właśnie pracowników wśród naszych absolwentów. Także też tutaj nasi absolwenci mają szansę pokazać się właśnie pracodawcom i być może dostać swoją pierwszą pracę w IT. Słuchajcie, na dzisiejszym webinarze mamy dwójkę gości. Moim pierwszym gościem jest Izabela Taborowska, mentorka kursu właśnie Scrum Mastera. Iza, mogłabyś nam się przedstawić, powiedzieć coś o sobie? Cześć, witam Was wszystkich. Iza Taborowska. Ja od półtora roku prowadzę kurs Scrum Mastera Future Colors, ale niezależnie w IT pracuję 16 lat. Nie jestem przykładem osoby, która się przebranżawiała, ale dużo takich osób po drodze widziałam, wiele osób takich wspierałam, więc da się to zrobić i to jest bardzo fajny kierunek i ciekawa przygoda. Ja zaczynałam swoją karierę od testów, później byłam project managerem, a od 10 lat zajmuję się szeroko pojętym tematem budowania aplikacji i budowałam aplikacje od zera i rozwijam te aplikacje, zarządzam zespołami, które te aplikacje budują, Scrum Masterami, a też często wcielam się w rolę Scrum Mastera sama i działam przy projektach, także. Super. I na naszym kursie właśnie Scrum Mastera jesteś taką mentorką prowadzącą grupę i zaprowadzi grupę właśnie i też ma takie konsultacje indywidualne właśnie z kursantami, o których też tutaj wspominałam. No, moim drugim gościem jest Dominika Zeliasz. Dominika z kolei jest mentorką naszego kursu Product Ownera. Dominika, czy teraz ty mogłabyś nam też o sobie coś powiedzieć? Cześć, bardzo się cieszę, że tak licznie dzisiaj dołączyliście. Ja swoją karierę zawodową rozpoczęłam od pracy analityka danych. Później miałam szansę przebranżowić się, ponieważ moja firma właśnie przechodziła taką ogromną transformację agile'ową, przebranżowiłam się na Scrum Mastera. A następnie, ponieważ tak bardzo zakochałam się w agile'u i w pracy takiej właśnie projektowo-produktowej, postanowiłam podjąć wyzwanie i sięgnąć jeszcze po inny kawałek chleba i zostałam właśnie product ownerem. Obecnie pracuję w Nike, jestem tam product managerem. No i tak jak właśnie opowiadasz tutaj o nas, ja mam przyjemność prowadzić bootcamp product owner. Dokładnie, słuchajcie, Dominika, tak jak powiedziała, też pracowała jako Scrum Masterka i jako Product Ownerka, więc też z takich dwóch perspektyw dzisiaj będzie mogła odpowiedzieć na Wasze pytania i opowiedzieć o tym dokładnie, czym się te dwa zawody różnią. W naszym dzisiejszym właśnie spotkaniu będziecie mogli zadawać pytania dotyczące samych kursów, jak i właśnie tych zawodów Product Ownera, Scrum Mastera naszym mentorkom, a one postarają się oczywiście tutaj Wam na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Na początek ja zadam kilka pytań, a potem przejdziemy właśnie do pytań z czatu, także śmiało piszcie w trakcie tutaj te pytania i potem wszystkie je przeczytamy oczywiście. No dobra, słuchajcie, w takim razie powiedzmy, zacznijmy od samego początku w ogóle. Czym jest Scrum? Tutaj nie wiem, do kogo kierować tak naprawdę to pytanie, czy tutaj do Izy, czy do Dominiki. Może do Izy w takim razie na początek. Czym jest Scrum? Ja proponuję, żebyśmy powiedziały o Scrumie z dwóch perspektyw, bo zawsze tak jak obserwuję to, co ja mówię, co Dominika dopowiada, bo jesteśmy w podobnej tematyce, tak naprawdę Scrum jest jeden, ale tak naprawdę każdy może wnieść w definicję coś od siebie. Scrum to tak naprawdę jest workflow,
który pozwala nam w iteracyjny sposób dostarczać oprogramowanie. Systematyzuje pracę, czyli rozkłada tą naszą pracę na iteracje. Każda iteracja ma swoje wydarzenia, ceremonie, swój cykl i dzięki temu pracujemy zawsze w sposób powtarzalny, ułożony, ale też według jasno sprecyzowanych zasad. Mhm. Okej, to Dominika, z Twojej perspektywy, jak to wygląda? Coś byś chciała dopowiedzieć? Iza tak bardzo fajnie w pigułce przedstawiła jakby definicję Scruma i zdecydowanie tak jest, że to są ramy działania, ramy funkcjonowania, tak? Nie nazywamy tego jakąś metodyką, tak? Czy metodą, raczej staramy się mówić o takich ramach, a tak jak jakby obrazowo możemy sobie to gdzieś tutaj uzmysłowić, to ramy gdzieś próbują nam nadać kształt, tak, i formę, i jakby pomóc nam tutaj osadzić pewne działania, nie tylko w tej chwili już wokół wytwórstwa oprogramowania, ale też w wielu innych branżach Scrum się fajnie skaluje i zaczyna sprawdzać. Sama znam wiele przypadków, gdzie na przykład właśnie Human Resources, gdzieś działy właśnie zajmujące się rekrutacją, chociażby też sobie pracują iteracyjnie w Scrumie przyrostowo i to się fajnie sprawdza, więc warto taką wiedzę posiadać, warto się w Scrumie rozwijać, żeby móc po prostu stosować te dobre praktyki też w różnych innych branżach. Dokładnie, czyli w takim razie wiemy już, czym jest Scrum, a w takim razie kim jest Scrum Master, czyli jakie ma dokładnie zadanie, co powinien robić w takim zespole właśnie Scrumowym, jaką ma rolę? Scrum Master to jest taka osoba, która musi się zaopiekować wszystkim. To jest, tak porównując do naszego domu, taki gospodarz, który dba o to, żeby wszystko działało, wszystko funkcjonowało i żeby tak naprawdę ten dom wyglądał pięknie, wszystkim było w nim bardzo dobrze, ale żeby rezultat naszej pracy czy działania był zawsze jak najlepszy. I ten Scrum Master dba o to, żeby po pierwsze Product Owner, o którym powie Dominika, już przerzucę piłeczkę zaraz, osoba, która mówi i daje priorytety, daje kierunek tego, co mamy zrobić, ale oprócz priorytetów i kierunków w szczegółach przekazuje zespołowi, co ma być zrobione. I Scrum Master dba o to, żeby Product Owner jakościowo dobrze zrobił swoją pracę, ale żeby też dogadał się z zespołem. Ale oprócz tego dba też o to, żeby zespół dogadywał się dobrze z Product Ownerem, a wszystko to ubiera w sprinty, w ceremonie i w zasady, według których zespół pracuje. Scrum Master, tak bardzo ogólnie mówi się, promuje i dba i realizuje z zespołem samoorganizację, ale tak naprawdę musi zadbać o obie strony, pielęgnować i Product Ownera, i jego pracę, i jego satysfakcję, ale też z drugiej strony pracę zespołu, więc to z jednej strony jest łącznik, a z drugiej strony taki gospodarz, który dba o wszystko. Mm-hmm. To kto w takim razie się odnajdzie na takim stanowisku Scrum Mastera, jako osoba? Ja myślę, że każdy się odnajdzie, jeżeli bardzo tego będzie chciał, aczkolwiek nie każdy będzie w tej roli szczęśliwy, bo to jest rola, która wymaga z jednej strony współpracy z dużą ilością osób, z drugiej strony chęć nauki i prowadzenia zespołu, bo na początku, jak zaczynamy pracować w zespole, to jest to poprowadzenie i wprowadzenie Product Ownera, zadbanie o zespół, żeby zaczął działać, żeby te dwie role ze sobą zaczęły żyć w takiej symbiozie, żeby zaczęły ze sobą współpracować. Więc to musi być osoba, która lubi ludzi, lubi pracować z ludźmi, jest otwarta na zmiany, nie przeraża jej to, że coś się za chwilę zmieni, ale z drugiej strony musi być poukładana, ponieważ z jednej strony Scrum jest zwinny i taki przygotowany na zmiany, ale z drugiej strony jest bardzo rygorystyczny i poukładany. Więc z jednej strony trzeba wszystko zadbać i być otwartym i komunikatywnym, ale z drugiej strony trzeba lubić powtarzalność, lubić to, że działamy według jakichś zasad i reguł. Mm-hmm. No właśnie tutaj od razu pojawiło się pytanie na czacie, czy w takim razie Scrum Master równa się Project Manager? Nie, to zdecydowanie. Project Manager to jest osoba, która skupia się na tym, żeby stworzyć na początku harmonogram, a później pracować według tego harmonogramu. Czyli prace są narzucone z góry, a Project Manager tak naprawdę tylko pilnuje, żeby zespół działał zgodnie z harmonogramem. Jeżeli coś nie idzie zgodnie z harmonogramem, to project manager eskaluje
wprowadza jakieś zmiany w projekcie. A Scrum Master dba o to, żeby zespół działał i dostarczał jak największą wartość, ale niekoniecznie zgodnie z harmonogramem. Project Manager dba o projekt, który ma założony zakres na początku i musi go dostarczyć do końca, a w Scrumie nie mamy zakresu od początku do końca. Ten zakres oczywiście wysokopoziomowo mamy wizję i wiemy, co chcemy dostarczyć w projekcie, ale są momenty, w których możemy, i to jest piękne w Scrumie, że możemy sobie powiedzieć, jesteśmy tutaj, ale sytuacja na rynku nam się zmieniła. Hello, to co robimy? No to skręcamy w prawo, a planowaliśmy jechać w lewo. Więc Scrum Master to jest osoba, która dba o to, żeby workflow działał, żeby wartość dostarczać jak największą dla organizacji, ale też pilnuje, że są te punkty, w których możemy powiedzieć, jesteśmy tutaj i możemy zmienić kierunek, zmienić drogę. I też tak naprawdę z radością przyjmuje tą drogę i prowadzi zespół, wspiera zespół w tym, żeby zaakceptować tą zmianę i z tą zmianą iść. No dobrze, to w takim razie, kim jest Product Owner, Dominika? To budując na tym, co powiedziała Iza, bo Iza tak fascynująco powiedziałaś o zawodzie Scrum Mastera, że mi się łezka wokół zakręciła, bo przypominają mi się moje czasy, kiedy właśnie te wszystkie wyzwania mnie dotyczyły. Tak jak ja postrzegam właśnie Scrum Mastera, to myślę sobie o nim jak o takim taktyku, czyli właśnie osobie, która pracuje na takim poziomie taktycznym, tak? Właśnie dba o zespół. Scrum Master stara się, aby ten proces scrumowy, czyli ta codzienna praca po prostu jakby układała się dla zespołu jak najbardziej efektywnie, tak? I dobrze. Ma do tego różnego typu narzędzia i w różny sposób jakby się ku temu przyczynia. A Product Owner, gdyby go właśnie skonfrontować tak w zestawieniu do Scrum Mastera, to nie tyle taktyk właśnie, co strateg, czyli ta osoba, która odpowiada za wizję, to jest ten tak zwany właśnie wizjoner, czyli ten, kto bardzo wysokopoziomowo przejmuje trochę taką, powiedziałabym, odpowiedzialność właśnie za to, jaki kształt ma mieć produkt, który zespół skramowy wspólnie wytwarza. I powiem Wam, że ze swojego doświadczenia uważam, że jest to szalenie fascynujące i szalenie inspirujące, ponieważ tak naprawdę jest to praca bardzo kreatywna, tak? Staramy się wytworzyć wizję, staramy się zrozumieć potrzeby użytkownika, staramy się zrozumieć problem, z jakim on się na co dzień spotyka i jakoś go zaadresować, czyli stworzyć rozwiązanie dla tego problemu. Więc idąc tutaj tym tropem, powiedziałabym, że jest to praca przede wszystkim dla osób, które lubią, nie boją się wyzwań, lubią pracę kreatywną i lubią też jakby generować wartość, tworzyć wartość, przewodzić gdzieś tutaj w tym obszarze. Myślę, że warto powiedzieć też o takim aspekcie komunikacji, bo tutaj pewnie Iza też dopowie, jak to wygląda ze strony Scrum Mastera, ale warto tutaj, myślę, powiedzieć o tym, że Product Owner pracuje na wielu płaszczyznach i też tym samym komunikuje się na wielu płaszczyznach, ponieważ nie tylko próbujemy zrozumieć potrzeby użytkownika czy tego konsumenta, klienta, tak, końcowego, często też pracujemy właśnie z zespołem skramowym, tak, czyli z zespołem deweloperskim tutaj, który wytwarza oprogramowanie czy wytwarza konkretny produkt i to my jesteśmy tym głosem klienta, my jesteśmy tym głosem konsumenta, który stara się tłumaczyć zespołowi, co i dlaczego tak naprawdę powinniśmy zrobić, czyli jak właśnie tę wizję i takie poczucie celu temu zespołowi nadaje. Ale też często pracujemy właśnie, staramy się zorientować, co też już na rynku istnieje na przykład, tak? Więc to jest bardzo ciekawa praca, jeśli chodzi o tak jakby podążanie też za trendami rynkowymi, bo w naturalny sposób próbujemy zrozumieć, co robi konkurencja, co już istnieje, czego jeszcze nie ma, gdzie są jakieś nisze, tak? I gdzie ten na przykład nasz kreowany produkt można by tutaj wpasować. No i oczywiście pracujemy gdzieś ze swoją organizacją, tak? Więc zawsze gdzieś ten styk tutaj z firmą, czy instytucją, czy korporacją, w jakiej gdzieś jesteśmy osadzeni, też tutaj jak najbardziej jakby Product Owner na tym obszarze pracuje. No i jest szalenie, szalenie ciekawe i szalenie rozwijające, więc taki właśnie aspekt też tutaj wielopoziomowości, można powiedzieć, ma miejsce. Także dla osób, które lubią taką transparencję, lubią wyzwania, lubią kontakt właśnie z klientem, tak, gdzieś badania takie właśnie potrzeb użytkowników, to myślę, że to jest coś dla Was. A gdzie w takim razie Product Owner może pracować? W jakich branżach tutaj ten Product Owner znajdzie zatrudnienie?
No, Iza, jestem też ciekawa Twojego zdania, ale z mojej perspektywy coraz częściej spotykam się z tym właśnie, że Scrum jako taki skaluje się na różne branże. On faktycznie powstał gdzieś tak, te zalążki Agile'a, Scrama to faktycznie IT, czyli wytwórstwo oprogramowania. Ale coraz częściej spotykam się właśnie z tym, że czy w przemyśle farmaceutycznym, czy w przemyśle turystycznym, czy wielu innych, faktycznie pojawiają się takie otwarcia i takie role, bo gdzieś ten Scrum się po prostu sprawdza. No i faktycznie tak jest. Nie wiem, Iza, czy masz takie samo przekonanie, czy widzisz to, jeśli chodzi o Scrum Mastera? Jeżeli chodzi o Scrum Mastera i Product Ownera i miejsca, gdzie mogą pracować, to tutaj ja dopowiem, że sky is the limit. Mam takie postrzeganie, bo z jednej strony branża finansowa cała, szeroko pojęta, bardzo mocno korzysta ze Scrama, ponieważ Scram zapewnia konkurencyjność, więc firmy, które mają bardzo dużą presję, jeżeli chodzi o konkurencję i czas dostarczania jakichś projektów, rozwiązań, i nie mówię tutaj tylko IT, bo sprzedaż, HR-y, działy marketingu, to tam najwięcej jest Scrama, ponieważ Scram jednak daje tą możliwość przyspieszania. Z drugiej strony farmacja, tak jak Dominika powiedziała, ale ostatnio mam przygodę i okazję wspierać koleżankę, która postanowiła wdrożyć Scrama w firmie, która zajmuje się pomocą humanitarną dla jednej wyspy francuskiej. Więc tak naprawdę to mnie bardzo zaskoczyło, bo byłam przekonana, kurczę, to aż tam Scrum zaszedł i tam nie ma presji, nie ma czasu, ale jest misja, że chcemy zrobić jak najszybciej, jak najwięcej, jak najlepiej, i też to się sprawdza, więc tutaj nie widzę tak naprawdę ograniczeń. Miałam też kursanta, który organizował bardzo duży event i też był na kursie tylko po to, żeby wykorzystać Scrama i być Scrum Masterem w swoim evencie, więc tutaj oczywiście te podstawowe branże, na przykład e-commerce, to jest też miejsce, gdzie jest bardzo dużo ofert pracy, ale coraz więcej jest takich niszowych miejsc. Okej, okay. To powiedzcie mi w takim razie jeszcze, myślę, że to też dużo osób interesuje, czy w takim razie zarówno Product Owner, jak i Scrum Master muszą umieć programować na przykład, czy mieć jakieś takie technologiczne umiejętności, które gdzieś tam w pracy, z którymi w pracy się stykają, prawda? Słuchajcie, ja chętnie opowiem o takim przykładzie, który często przytaczam, bo uważam, że jest szalenie taki aktualny. Osobiście znam właśnie chłopaka, który wiele lat przepracował w biurze turystycznym, czyli jak się domyślacie, sprzedawał wyjazdy. I jego historia była taka, że on po prostu w pewnym momencie też poczuł, tak jakby wiecie, że jakby, no, jakby muszę iść gdzieś dalej, tak? Czyli zmienić swoje, przebranżowić się troszeczkę, ale on już tak zjadł zęby na tej turystyce, że dosłownie wchodził klient i on, wiecie, rozpoznawał, gdzie, w jaki obszar on będzie pewnie świata chciał polecieć na wakacje, tak? I gdzieś przypadkiem, słuchajcie, znalazł ogłoszenie właśnie jakiś startup, który tworzył aplikację do rezerwacji wycieczek, szukał product ownera. I jak sami się domyślacie, on nie miał wiedzy ani jakby wykształcenia, tak, związanego z wytwórstwem oprogramowania, ale miał ten tak zwany X-faktor, czyli faktor X, coś, co pozwoliło mu tę rekrutację wygrać. On bardzo dobrze znał domenę, czyli on bardzo dobrze rozumiał potrzeby użytkownika, potrzeby klienta, czyli tego potencjalnego użytkownika aplikacji turystycznej, tak, która miała zostać stworzona. I oczywiście on poprzez takie bootcampy, o jakich my dzisiaj będziemy jeszcze z Wami rozmawiać, doszkolił się tutaj, żeby zrozumieć Scrama, żeby wiedzieć, na czym polega właśnie rola Product Ownera, Scrum Mastera, na czym polega rola zespołu deweloperskiego, i wygrał rekrutację w Cuglach, pokonał, można powiedzieć, wielu innych aplikantów, właśnie dlatego, że on na swojej dotychczasowej karierze zawodowej zbudował po prostu sobie taki most, po to, żeby gdzieś przebranżowić się i spróbować swoich sił. I okazało się, że znalazł się tam jak ryba w wodzie, tak? Odnalazł się i był przeszczęśliwy, że udało mu się właśnie w taki sposób zmienić swoje życie zawodowe. Więc mówię Wam o tym dlatego, że każdy z Was posiada jakieś wykształcenie, jakieś doświadczenie zawodowe, na którym jest w stanie zbudować poprzez właśnie bootcamp, rozwinąć swoją wiedzę, rozwinąć swoje umiejętności i spróbować
poszukać właśnie oferty pracy w miejscu czy w branży, która może Was zaciekawić, a właśnie będzie to rola albo Product Ownera, albo Scrum Mastera. Ja myślę, że to jest właśnie super informacja, bo wielu ludzi, którzy się przebranżawiają, prawda, zawsze się boją tego, czy ja sobie poradzę w takiej w branży IT, prawda, jak pójdę właśnie do pracy jako Product Owner, Scrum Master, więc super to, co mówisz, że można wykorzystać to swoje dotychczasowe doświadczenie, prawda, z jakiejś innej branży, z jakichś poprzednich swoich doświadczeń zawodowych i po prostu wykorzystać to teraz w pracy właśnie jako Product Owner czy Scrum Master. Ja bym jeszcze pozwoliła sobie do tego dopowiedzieć, bo bardzo często mówimy branża IT, branża IT. Nie ma branży IT bez biznesu, nie ma branży IT bez odbiorcy tych produktów IT, więc tak naprawdę każda praca w IT wiąże się z jakąś branżą inną biznesową. Jeżeli na przykład ja mam doświadczenie z branży ubezpieczeniowej dość długie, i tam 50% to była wartość tego, jakim ktoś jest deweloperem, a drugie 50%, że zna się na ubezpieczeniach. To nie było tak, że to ma być tylko programista i ma tylko znać Java i jakieś narzędzia i mieć ileś lat doświadczenia. Nie. Dla mnie było ważniejsze, żeby on znał branżę, bo branża była specyficzna i żeby coś w niej stworzyć, to trzeba na tej branży się znać. Dlatego Product Owner, zresztą Scrum Masterowi też jest dużo łatwiej. Jeżeli ma wiedzę domenową, to wchodzi jak ryba do wody i czuje się idealnie w branży, którą zna, bo tak naprawdę nauczyć się Scruma i workflow Scrumowego i tych zasad to jest dość proste, ale nauczyć się biznesu jest dużo trudniej, bo to są lata doświadczenia i wyczucia, więc tak naprawdę to jest bardzo duża wartość to, co już mamy. Dokładnie. Od razu tutaj do tego pojawiło się pytanie na czacie, czy w branży nieruchomości takie zawody też są spotykane? Więc tutaj właśnie może powiedzmy też o co do końca też chodzi, prawda, że jeżeli jakaś firma robiłaby przykładowo aplikację, tak, dla firmy z branży nieruchomości, tak, albo jakąś dotyczącą nieruchomości, to tutaj ta rola mogłaby się pojawić? Branża nieruchomości jest bardzo szeroka, bo z jednej strony mamy branżę nieruchomości, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, to jest naprawdę mnóstwo ciekawych startupów i firm, które na przykład wyceniają nieruchomości, mają bazy, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości transakcyjnych, więc tam jest mnóstwo miejsca dla product ownerów. Z drugiej strony są aplikacje sprzedażowe, powstają startupy, które zajmują się rezerwacją, wyszukiwaniem, więc to wszystko jest zinformatyzowane i korzysta z aplikacji, więc tutaj jak najbardziej. Jeżeli chodzi o branżę stricte budowlaną, czyli taką projektowo-wykonawczą do oddania tego do momentu sprzedaży, to nawet są szkolenia dla Scrum Masterów w branży budowlanej nawet. Dedykowane. Ponieważ... Tak. Super. Naprawdę wszystkie branże, można powiedzieć, tutaj korzystają z tego. Jak metodyki klasyczne, bo tak naprawdę metodyki klasyczne, te waterfallowe, do IT przyszły z branży budowlanej, więc tak naprawdę ten Scrum, który... Bo w branży budowlanej dobrze nam szło w miarę z projektami, w IT dużo gorzej z rezultatem tych projektów, więc jak branża IT wymyśliła Scruma i zaczęła wdrażać Scruma, to branża budowlana zaczyna czerpać z tego, więc tak naprawdę jak super. Najbardziej. Super. Też pytanie jest o branżę szkoleniową. Też tutaj rozumiem, że jak najbardziej takie osoby mogą to wykorzystać, tak? Tak, jeżeli chodzi o branżę szkoleniową, to też tak naprawdę jest wiele firm, które mają aplikacje, które mają rozwiązanie. Ja sobie pozwolę podać przykład takiego startupu, organizacji, która ma bardzo ciekawą aplikację stworzoną, z której korzystam razem z moją córką, się nazywa GoStudent. To z jednej strony jest to platforma, która łączy rodziców, dzieci i korepetytorów, ale to wszystko bazuje na aplikacji, na rozwiązaniu IT, więc tych projektów będzie powstawało coraz więcej. Ja też, słuchajcie, dodam z własnego doświadczenia, to już pewnie ponad 10 lat temu miałam szansę być wolontariuszem, gdzie też jakby uczyłam się po prostu w ten sposób Scruma. Organizowaliśmy konferencje z zakresu zarządzania projektami właśnie używając tutaj ram działania zwanych Scrumem, więc tak jakby, tak jak powiedziała Iza, tutaj pozwolę sobie zacytować, sky is the limit tak naprawdę, więc jeżeli tylko widzimy, że pewne praktyki mogą mieć zastosowanie i faktycznie pomogą nam usprawnić i bardziej efektywnie zarządzić tak jakby tym, co powinniśmy dostarczyć, to jak najbardziej.
Super, super. A powiedz mi w takim razie, Iza, może to do Ciebie jeszcze pytanie. Dlaczego w ogóle zostałaś Scrum Masterką? Czemu akurat taki zawód wybrałaś? Znaczy, jeżeli chodzi o Scruma, to moja historia zaczęła się od wytwarzania aplikacji, od projektów IT. I Scrum wtedy, jak ja byłam takim delivery managerem, czyli osobą odpowiadającą za dostarczanie projektów jakiejś partii systemów. I ja odpowiadałam za marketing i sprzedaż, czyli ciśnienie na terminy bardzo duże, presja bardzo duża, a z drugiej strony sprzedaż generalnie ma to do siebie, że wszyscy powinni zgadnąć to, co oni chcą, a jak nie zgadniesz na koniec, to są obrażeni. Więc mieliśmy dużo pracy nad tym, żeby te projekty dostarczać, żeby je realizować jak najlepiej, więc szukaliśmy rozwiązania, żeby znaleźć tą równowagę, że znajdziemy sposób, jak wyciągać od naszego biznesu zlecającego nam projekty szczegółowe wymagania, z drugiej strony szybko je dostarczać, jeszcze żeby one były zgodne z tym, co nasz biznes oczekuje, a na końcu czego oczekują użytkownicy, bo też bardzo często było tak w tym korporacyjnym świecie, że w korporacji wewnątrz ustalaliśmy sobie jakieś zasady, jakieś wymagania spisywaliśmy, szło to dalej na przykład do agentów ubezpieczeniowych i oni byli niezadowoleni, więc zaczęliśmy szukać różnych sposobów, co by tu zrobić, żeby to usprawnić. I pojawiła się lampka Scrum. Zaczęliśmy uczyć się tego Scruma razem z kolegami. Ja stwierdziłam i zawsze tak mam, że jak zaczynam coś wdrażać w moim zespole, czy nawet w organizacji, czy nawet w swoim życiu prywatnym, to staram się najpierw wejść w rolę sama, czyli w tak zwaną gębę z Kaizen, sama stać się tym Scrum Masterem wtedy, sprawdzić jak to działa, jak to funkcjonuje, jakie to ma plusy, jakie minusy, jakie zalety, jak to ułożyć, żeby to stosować na szerszą skalę. I od tego pierwszego projektu, gdzie poszło nam bardzo dobrze, błędów popełniliśmy bardzo dużo, tak z perspektywy czasu, aczkolwiek mieliśmy bardzo zaangażowany zespół. Ja miałam wtedy niesamowity zespół i on nawet w warunkach wojennych pełnego chaosu też by zrobił fajny projekt, bo to tak jest. Ale udało nam się zrobić ten projekt, i wszystkie osoby, które były na początku sceptyczne, powiedziały, kurde, to ma sens. My zaczynamy pracować jako partnerzy. I później zaczęliśmy to rozszerzać na kolejne projekty, kolejne projekty, kolejne projekty. I oczywiście po drodze mieliśmy bunt tego biznesu, który najpierw przychodził nam w 2 tygodnie, powiedział wszystko, co chce, później czekał na efekt i na koniec pokazywał niezadowolenie, ej, to źle zrobiliście, to IT jest beznadziejne. Bo takie legendy praktycznie były w każdej chwili, że jak jest wina kogoś, to wina IT. I się okazało, że o kurczę, jesteśmy partnerami, my nadajemy na tej samej fali. O, ci ludzie z IT to nie są piwniczaki, panowie w koszulach, którzy się myją, tylko to są fajni ludzie, oni mają ciekawe pomysły. I tak z roku na rok zaczęło to się rozszerzać w moim życiu. Wracałam do miejsc, gdzie Scruma nie było, starałam się go wdrażać. Byłam w miejscach, gdzie Scrum był słowem zakazanym, więc wdrożyliśmy Scruma nie nazywając go, więc wszyscy się cieszyli, że tak dobrze idzie, ale Scruma nie było. I od tego się zaczęło i teraz tak naprawdę ja nawet w jakichś prywatnych projektach czy projektach moich znajomych przemycam Scruma, bo on bardzo porządkuje życie. A dlaczego, co Ci podoba tak naprawdę tej pracy najbardziej? Porządek, przejrzystość i współpraca. A najbardziej to mi się podoba to, że są punkty odcięcia, że cały czas robimy sobie taką retrospekcję, refleksję, gdzie jesteśmy, jak pracujemy i co możemy usprawnić. Ja nawet jak Scruma nie stosowałam zawodowo, zawsze starałam sobie zrobić taką w życiu pauzę. Okej, to co ja robię i gdzie mnie to prowadzi? A Scrum wymusza to. To jest po prostu... Jak 1+1=2, to jest retrospekcja i zastanowienie się, gdzie jesteśmy, jak pracujemy i co chcemy usprawnić. I to jest kolejna rzecz, która po prostu uskrzydla ludzi pracujących w Scrumie. No i tą pasję widać w tym, bo co mówisz, jak mówisz o Scrumie, to rzeczywiście widać, że jesteś pasjonatką i faktycznie już z tym Scrumem sporo pracujesz. A Domi, a ty dlaczego akurat wybrałaś Product Ownera? Bo byłaś też Scrum Masterką, prawda? Więc tutaj potem zmieniłaś właśnie na tego Product Ownera. To jest bardzo dobre pytanie w ogóle. To
To jest dobre pytanie, bo to nie jest tak, że ja byłam nieszczęśliwa, absolutnie nie. Po prostu gdzieś wydarzył się taki nieoczekiwana zmiana, że tak powiem, ról w mojej organizacji ówczesnej. Po prostu product owner w projekcie, w którym ja pomagałam właśnie jako Scrum Master, postanowił zmienić pracodawcę i tak jakby nagle powstała ogromna luka, tak? I okazało się, że ja jestem tą osobą, która zasadniczo wie najwięcej, tak? Ponieważ i tak miałam jakiś tam kontakt z tym klientem, i tak rozumiałam, w którą stronę ma to iść, a w międzyczasie, ponieważ gdzieś zaczęłam się już tym fascynować i pasjonować, też doszkalałam się tutaj z takich różnych metodyk właśnie user experience, czyli tego, jak rozmawiać z użytkownikami, jak badać te potrzeby i tak dalej. No i gdzieś tak jakby to była taka propozycja z jednej strony nie do odrzucenia, a z drugiej tak naprawdę ogromna szansa i wyzwanie, więc postanowiłam przyjąć tę ofertę i spróbować jako product owner w tym projekcie. I słuchajcie, nie żałuję, absolutnie nie żałuję, bo nie wiem, czy sama doszłabym jakby do tego punktu, a gdyby właśnie nie zbieg okoliczności, który mnie w tą stronę skierował. I faktycznie, słuchajcie, poczułam, że o ile uwielbiałam właśnie tę pracę z ludźmi, jakby takie, wiecie, takie konstruktywne właśnie przetwarzanie tego feedbacku gdzieś, jak usprawnić proces, jak tutaj usuwać te wszelkiego typu blokery, które gdzieś zespół napotykał, uwielbiałam aspekt facylitacji, jeśli chodzi o pracę Scrum Mastera, bo to było coś, gdzie też kreatywnie zawsze mogłam tutaj kontrybuować do tego, żeby też ten zespół czuł, że faktycznie robimy fajne rzeczy razem. Tak, kiedy stałam się tym product ownerem, to nie ukrywam, że ogromnym wyzwaniem było dla mnie właśnie jakby takie wejście w biznes, czyli pewnie gdzieś te takie rozmowy gdzieś już o budżetach, tak, o jakichś finansowaniach i tak dalej, ale tego wszystkiego można się nauczyć. Ja zawsze mówię o tym, że mimo tego, że gdzieś ten ciężar decyzyjny jest na mnie jako na product ownerze, to ja zawsze mam zespół za sobą, tak? To zawsze jest tak, że ja mogę przyjść i powiedzieć, panowie, dziewczyny, tak, w jakimkolwiek tutaj składzie zespół deweloperski występuje, musimy podjąć decyzję, jaką technologię zastosujemy. I teraz burza mózgów, tak? Albo zróbmy jakiś proof of concept, dojdźmy do tego wspólnie, dlaczego lepiej wybrać tę technologię czy inną. Ja nie muszę jej znać, ja nie muszę być deweloperem, ja nie muszę programować. Wystarczy, że ja jestem otwarta i słucham, tak, też tego właśnie feedbacku, który gdzieś i ekspertyzy, który przychodzi z zespołu, ale oczywiście gdzieś tam też staram się wdrożyć w te tematy techniczne, żeby móc o tym swoim projekcie opowiadać. No i to, co mnie szalenie porywa w tej pracy, to, że faktycznie ja czuję, że mam wpływ na to, jaki produkt powstaje. Czyli autentycznie, właściwie codziennie mam możliwość takiej kreacji, tak jakby, tak? Czyli to nie tylko ta wizja, ale to też te codzienne, nawet najmniejsze decyzje, które później widać już jakby w finalnym produkcie. No i słuchajcie, nic nie motywuje bardziej jak uśmiech użytkownika, który korzysta z tego, co stworzyliśmy, tak? I kiedy widać, że stworzyliśmy tą taką emocjonalną koneksję między użytkownikiem a tym naszym produktem i że ten produkt adresuje jakiś problem albo faktycznie zmienia, wprowadza jakąś pozytywną zmianę dla tego użytkownika, konsumenta, to chyba nie ma większej satysfakcji z pracy niż widzieć coś takiego właśnie. Super, to w ogóle bardzo fajnie się Was słucha i naprawdę to też pokazuje, że rzeczywiście robicie to, co powinnyście robić, jesteście właściwymi ludźmi na właściwych stanowiskach. A teraz słuchajcie, przejdźmy może do pytań z czatu jeszcze, bo trochę tutaj tych pytań już się pojawiło w trakcie, więc jeszcze ja będę pewnie dopytywać Was o jakieś szczegóły. Tutaj Marta pisze, że w grudniu zdała właśnie ten egzamin na Scrum Mastera, PSM1 to się nazywa, nie pracowała wcześniej w tej roli i wszystkie oferty tej według pani Marty wymagają tego doświadczenia. Jak zdobyć pierwszą pracę jako Scrum Master? To jest pytanie Marty. To może Iza. Jeżeli chodzi o szukanie pierwszej pracy, to przede wszystkim jest przygotowanie się od strony merytorycznej, jeżeli chodzi o Scruma. Trzeba mieć naprawdę gruntowną wiedzę, jeżeli chodzi o Scruma, ale nie tylko przeczytanie Scrum Guide'a, tylko naprawdę wejście dużo głębiej, bo relatywnie jak ustalić sprinty, jak te sprinty przeprowadzać, to jest dość proste,
ale cała faza przygotowania projektów do tego, żeby rzeczywiście skramowo zacząć pracować, to jest bardzo istotne. Jak współpracować z ludźmi? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to fajnie jest zrobić jakiś projekt, czyli jak już tą wiedzę teoretyczną zdobędziemy, to spróbować w jakimś projekcie, czy swoim prywatnym, czy ze znajomymi, wykorzystać to, żeby zbudować sobie portfolio. Mhm. Kolejna rzecz bardzo istotna, to nauczyć się podstawowych narzędzi, takich jak Jira, Miro, żeby być takim kandydatem gotowym do działania dla organizacji. Czyli firma potrzebuje osoby, która zna Scruma, ma jakieś doświadczenie praktyczne i to nie musi być korporacyjne czy w jakiejś dużej organizacji. Wbrew pozorom takie wykorzystanie w innym obszarze jest dużo bardziej wartościowe, bo ta osoba czuje tego Scruma i wie, po co to robi. Mhm. I kolejna rzecz to narzędzia, że osoba wchodzi, firma korzysta z Jiry, zresztą narzędzia są stosunkowo bardzo podobne, wchodzi, ma narzędzia, jest taka onarzędziowiona i przygotowana do pracy. A kolejna rzecz, tak jak ja pracuję z kursantami, bo akurat ja mogę stwierdzić, że jak ktoś chce zdobyć tą pracę, to ją zdobywa. Na przykładzie kursantów, których znam, którzy zadzwonili i się pochwalili, że mają pracę, albo zapomnieli się pochwalić, ale wiem, że mają pracę, bo jak ich polecam, to już są zajęci. To jest to możliwe. Tylko druga strona, to jest bardzo ważne, żeby wykorzystać to, co już mamy. Bo my mamy bardzo dużo. I bardzo często, jak patrzę na CV jakiegoś kursanta, bo ja bardzo lubię wspierać ten etap pisania CV i przygotowywania się do szukania pracy, to wszyscy chowają to, co mają najbardziej wartościowe, tak dobrze, żeby nikt mnie nie zobaczył, żebym był przezroczysty najlepiej na tej rozmowie. A to właśnie o to chodzi, żeby pokazać. Bo to, co robiliście do tej pory, pokazuje, jakim jesteście ludźmi i jakie macie doświadczenie. I na juniora szuka się osoby, która ma potencjał, a nie doświadczenie. Wiadomo, że jak już jesteśmy zaproszeni, to chodzi o to. No i kolejna rzecz to determinacja. Nie wysyłanie tylko CV-ek na pracuj.pl, tylko szukanie możliwości, poznajomych, pisanie do rekruterek na LinkedInie, chodzenie na jakieś spotkania, webinary i poznawanie ludzi i proszenie o jakieś praktyki. Więc tutaj trzeba być bardzo kreatywnym, ale to nie tylko w roli Scrum Mastera czy Product Ownera, ale tak jak patrzę, rynek cały IT tak działa, że wysyłanie pracy na ofertę to już jest coś, co nie wystarczy. Ostatnim krokiem, który się robi. Mm-hmm, tak, tak, dokładnie. Szuka wszystkimi innymi możliwymi ścieżkami, więc wydaje mi się, że to są takie kroki, które trzeba zrobić. No i determinacja, nie 5 CV i cofanie się, tylko 150 CV wysłanych i wtedy można powiedzieć, że no rzeczywiście mnie nie chcą. Tak, warto też obserwować organizacje, firmy, które mają akademię, praktyki, staże, bo to też są płatne tak naprawdę oferty i to wcale nie kiepsko, a można się tam bardzo dużo nauczyć. Dokładnie, zgadzam się z tobą całkowicie z tym, co powiedziałaś. I powiedz mi, czy w takim razie na kursie tutaj właśnie Scrum Mastera, to tego wszystkiego właśnie uczą się nasi kursanci, tego, o czym powiedziałaś, o tych narzędziach. Ja bym też zahaczyła o Product Ownera, bo mamy dwa kursy i te kursy bardzo często, jak rozmawiamy, one są bardzo podobne, bo to Scrum i to Scrum, tylko ja mam bardziej nastawienie Scrum Masterskie, Dominika Product Ownerskie, to po obu tych kursach przychodzą osoby gotowe do podjęcia pracy i moim zdaniem są naprawdę gruntownie przygotowane i mają tyle takich tipów nawet od nas, żeby nie popełnić błędów. My parę lat te błędy już popełniałyśmy i znamy ludzi, którzy popełniają błędy, więc oprócz tego, że dajemy czystą wiedzę, to też dajemy wszystkie wskazówki. Jak pójdziesz tu, to będziesz miał taki problem. Jak pójdziesz tu, to będziesz miał taki problem. A jak pójdziesz tu, to jest szansa, że będzie dobrze. Więc ja bym tych kursów w ogóle nie rozdzielała, bo my obie idziemy bardzo mocno skoncentrowane na to, żeby te osoby dostały pracę. Bo te kursy, te nasze bootcampy po to są. Tak. I akurat ja jestem zadowolona, już skończę, że mam okazję być tu z Dominiką i że z Dominiką prowadzimy te kursy, bo ona jest nastawiona na to, żeby ludzie mieli fajną pracę i poszli do tej pracy i ja tak samo, więc to o to w tym chodzi. Ja słuchajcie, tylko dopowiem a propos tych właśnie ogłoszeń o pracę. Ja ze swojej perspektywy, nawet jak ja tworzę ogłoszenie, tak, jakieś właśnie i poszukując kogoś tutaj do nas, do zespołu, to zawsze tworzę sylwetkę kandydata idealnego, tak? To jest naturalne, bo my po prostu w taki sposób myślimy o tym wakacie, tak? Ale to nie oznacza, że
te 3 lata doświadczenia, które na przykład wpisuję, tak, albo 2 lata doświadczenia, których oczekuję, to jest to kryterium, które musi się pojawić w Twoim CV. Absolutnie nie. To jest to, co powiedziała Iza. Szukamy talentu, tak, w który warto zainwestować, który ma potencjał, a po prostu nauczymy go też pracy, tak? Jakby nauczymy go tej organizacji, w którą wchodzi, i też damy mu taki bootcamp pewnie na początku. Dużo firm właśnie w taki sposób myśli, że jednak szuka talentu i predyspozycji pewnych umiejętności, a niekoniecznie tutaj właśnie tych lat doświadczenia potwierdzonych tutaj namacalnie w CV. To zdecydowanie. Tak, też się z tą zgadzam właśnie. Mamy też webinary, na których rozmawiamy z naszymi absolwentami, którzy dostali właśnie pracę, i oni bardzo często mówią, że aplikowali właśnie na te oferty, mimo tego, że na przykład było 2 lata doświadczenia czy 3 lata. Oczywiście nie mówimy o takich seniorskich pozycjach, prawda, ale jakby to, jeżeli był to mit, to rzeczywiście też aplikowali, okazało się, że jednak wzięli tą konkretną osobę na juniora, tak? Właśnie na to przyuczenie, o którym tutaj mówisz. Warto też spojrzeć jeszcze na sytuację na rynku, bo bardzo często mówimy, jest tyle ofert, ale nie ma na juniora. No właśnie, jest bardzo dużo ofert, a kandydatów bardzo mało. I jak Dominika czy ja patrzymy na CV i nie możemy znaleźć nikogo, albo nie dostajemy CV i dostajemy jedną osobę juniora, która ma potencjał i ochotę, to wolimy zatrudnić tą osobę, która ma potencjał, bo za pół roku już będziemy mieć ją na takim poziomie, który wystarcza w organizacji, a przez najbliższe pół roku prawdopodobnie nie znajdziemy tego idealnego kandydata, jak nie rok, więc tutaj też myślenie jest troszeczkę inne. Dokładnie, także śmiało zachęcamy właśnie, żeby aplikować takie oferty nawet z jakimś tam doświadczeniem, prawda, wymaganym. Tutaj Dariusz jeszcze pyta, jaka jest struktura zespołu Scrum Mastera, jaki jest to zespół? Znaczy, to jest zespół skramowy i on ma taką strukturę, że jest product owner, który mówi jako wizjoner, co chce osiągnąć. Tam było takie fajne pytanie, że wizjoner rozbija plany zespołu. No, zespół jest, żeby zrealizować wizję, a nie product owner jest po to, żeby pomagać realizować plan zespołu, no bo to jednak product owner nakreśla to, po co to ma być. I ten wizjoner, product owner właśnie to jest takie słowo, które czasem się źle kojarzy. Wizjoner, product owner to wizjoner, ale bardzo mocno stąpający po ziemi. Poza tym idą współczynniki, wskaźniki i to, co chcemy osiągnąć. Więc, więc ma z jednej strony product ownera, z drugiej strony ma zespół deweloperski, ale to nie jest sztywna struktura, że kimś zarządza, że ktoś jest pod kimś, ktoś jest nad kimś. To jest równa, gładka struktura, płaska, oparta na partnerstwie. Tak, słuchajcie, my to na obydwu kursach, myślę, że Iza i ja staramy się właśnie pokazać, jak ta odpowiedzialność jest podzielona i jest współdzielona, i tak samo też jak ta kokreacja następuje, tak? Gdzie wszystkie właściwie, wszyscy są dla siebie partnerami. Zwróćcie uwagę, że nie wprowadzamy hierarchiczności, żadna z tych ról nie jest nadrzędna, tak? Żadna z tych ról nie zarządza, nie ma tutaj takiej właśnie gdzieś bezpośredniego raportowania tutaj, może takiego przeniesionego z takiej matrycowej gdzieś tam może organizacji, i to jest bardzo, bardzo ważne, zrozumienie takich podstaw właśnie funkcjonowania Scruma, który wywodzi się z Agile, jest kluczowe do tego właśnie, aby ta dynamika pracy była taka, jaka być powinna, i aby te produkty, które dostarczamy na końcu, faktycznie cieszyły użytkowników. I ja myślę, że i na naszym kursie, i w ogóle w Scrumie bardzo ważne jest, jak przechodzimy do pracy w strukturze partnerskiej, żeby zmienić stereotypy, że każdy coś wnosi do projektu, każdy jest równie wartościowy i wzajemnie się wspieramy i idziemy do przodu i razem budujemy coś ciekawego. A nie ma szefa, który ciągnie albo wręcz przeszkadza zespołowi w realizacji. Tak, i często też pracują osoby troszeczkę starsze, prawda, z tymi młodszymi, i też pewnie tutaj pracują na równi, tak? W sensie są na równych pozycjach. Znaczy, to tutaj i nawiązując do pytania o ten wiek, czy 40 lat to nie za późno? Nie, przede wszystkim 40 lat to są bardzo młode osoby, tak jak ja. Dokładnie. Więc tak. Nie ma, słuchajcie, nie ma w IT wieku, moim zdaniem, tu Dominika też potwierdza, zaprzecz, ale ważna jest otwartość i chęć współpracy, a tak naprawdę nikt nie patrzy na datę urodzenia, na PESEL, nawet na to zdjęcie, czy ktoś ma tyle lat, czy tyle. To chodzi, żeby była fajna, otwarta osoba, która wnosi, bo i starsza osoba wnosi jedno, ale młoda osoba też bardzo dużo wnosi, byleby się chciały dogadać. Ja też właśnie chciałam powiedzieć wam, że w moim przekonaniu IT jest takim właśnie tyglem, nie tylko tutaj można powiedzieć
Właśnie jeśli chodzi o wiek i takie doświadczenie, które wnosimy, ale myślę też o takiej multikulturowości, bo w IT spotykają się różne narodowości, tak? Spotykamy się z naprawdę bardzo różnym, często też wykształceniem i jakby poprzednim bagażem zawodowym, tak? Więc ja uważam, że to jest piękne właśnie w tej branży, że tak bardzo się tutaj mieszamy, bo im większa ta różnorodność, tym faktycznie mam takie poczucie, że ciekawsze rzeczy nam się udaje po prostu razem osiągnąć i dostarczyć. I dla mnie to też jest taki aspekt, który gdzieś jednak do IT mnie ciągnie, bo widzę, że tutaj po prostu też dużo się dzieje i ta dynamika i zróżnicowanie zespołów jest właśnie takie ciekawe. Super, to rzeczywiście jest super sprawa, prawda? Mamy tu jeszcze pytanie od Izy. Czy Product Owner i Scrum Master pracują zdalnie czy stacjonarnie? To zależy od organizacji, ale tak naprawdę to tutaj nie ma ograniczeń. Jest dużo firm, nie wiem, Dominika pewnie pracuje w 100% zdalnie. Ja pracuję częściowo z biura, częściowo zdalnie. Są organizacje, które pracują chyba w całości z biura, ale chyba nie znam takiej na ten moment, żeby tak pracowała, więc tak. Też możemy przebierać jako już osoby szukające sobie pracy. Mhm. Ja myślę, że też chodziło tutaj o to, czy obydwa te zawody można wykonywać zdalnie, tak? Czy jest taka, jeżeli jest taka możliwość pracy zdalnie, to czy można spokojnie ten zawód tak wykonywać? Słuchajcie, ja tutaj może wypowiem się z takich dwóch perspektyw, bo oczywiście tak, ta praca jest jak najbardziej zdalna, tak? I myślę, że wszyscy znaleźliśmy się przez właśnie pandemię w takim punkcie, gdzie musieliśmy dowieść tego, że jesteśmy w stanie pracować zdalnie i faktycznie tak jest. Niemniej ja pamiętam czasy właśnie swoje Scrum Masterskie, kiedy jednak siedziało się fizycznie z zespołem. Teraz też pracuję dużo, dużo z klientem, który gdzieś jest jednak w innej strefie też czasowej, bo pracuję dużo ze Stanami. I powiem Wam, że tęsknię czasem za takimi czasami, kiedy można było się spotkać i tak jakby kreatywnie, tak, w jednym pokoju usiąść i warsztatowo popracować nad niektórymi tematami. Więc ja zawsze mówię, że jeżeli tylko jest taka możliwość, to dobrze jest gdzieś jednak te relacje budować i pracować właśnie w takiej formie fizycznej. Niemniej obydwa zawody tak naprawdę w 100% wykonalne zdalnie, co jeszcze bardziej poszerza Wam tak naprawdę spektrum poszukiwań, bo możecie sięgać po oferty totalnie, powiedziałabym, spoza granic naszego kraju również, tak? Bo po prostu takie możliwości są i to po prostu też IT się sprawdza i działa. Lub pracować w Polsce, a zwiedzać sobie Włochy, jak jedna z moich koleżanek w szkole. Dokładnie, to jest największa zaleta pracy zdalnej tej właśnie, że można sobie właśnie zwiedzać te kraje. Marcin jeszcze pyta, czy Scrum Master i Product Owner są zatrudniani na czas projektu, czy to są takie pełnoetatowe zawody, że pracujemy na stałe w jakiejś firmie? To ja może, słuchajcie, wypowiem się z perspektywy kilku już, co prawda, korporacji, ale jednak. Scrum też postuluje tak zwane long living teams, czyli takie długotrwałe zespoły, które jeżeli już dobrze funkcjonują w jakiejś domenie, dobrze się znają, dobrze ze sobą współpracują, to po prostu dostają kolejny projekt, kolejny produkt do rozbrojenia, do opracowania. I często tak właśnie jest, że kończymy jedną misję, tak, kończymy jakby tutaj pracę nad daną wizją, dostarczamy jakiś produkt i pojawia się następny, więc my w tej samej konfiguracji z tym samym Scrum Masterem, z tym samym Product Ownerem, bardzo często też z tym samym zespołem w podobnej domenie tworzymy nowy produkt. Oczywiście jest możliwość pivotowania i zmian, szczególnie w takich większych organizacjach, ale powiedziałabym, że raczej gdzieś też nauka tak jakby o tutaj właśnie dynamice pracy zespołowej dowodzi, że jeżeli dany układ się sprawdza, to warto po prostu go kontynuować i z nim iść gdzieś tam dalej. Mhm. Super. A jakie narzędzia? To jeszcze takie pytanie było, narzędzia właśnie wspomagające pracę Product Ownera, Scrum Mastera. Czy te, które tutaj dwa wymieniliśmy, tak? Czy tą Jira i Miro? Czy jeszcze jakieś narzędzia tutaj byście wskazały? Ja bym powiedziała chyba przynajmniej z perspektywy właśnie pracy Product Ownera. Jest dużo takich właśnie narzędzi
zaciągniętych gdzieś z tych takich domen nazwanych design thinking czy user experience, z tego względu, że jednak pracujemy bardzo mocno tutaj z doświadczeniem użytkownika, czyli staramy się badać, staramy się rozumieć, staramy się testować bardzo mocno też to, co już wyprodukowaliśmy, więc jest sporo takich technik, ja też tutaj przemycam trochę na tym naszym kursie i opowiadam o tym, w jaki sposób na przykład pracować z backlogiem, jak sobie go priorytetyzować, jak gdzieś też jakieś tam testy przeprowadzać, żeby w miarę efektywnie ten feedback od użytkowników i klientów zbierać. Więc taki narzędziownik, powiedziałabym, i hardware'owy, tak, czyli taki twardy w postaci Jira, Miro istnieje, jest też trochę takich miękkich narzędzi, o których staramy się mówić. Zresztą sam temat facylitacji w przypadku Scrum Mastera myślę, że też bardzo taki otwarty na różnego typu narzędzia, które wspomagają po prostu działanie. Ja myślę, że ta Jira i to Miro i jest dużo zastępczych narzędzi, to jest takie minimum, ale jak już mówiliśmy, w roli, w ogóle w Scrumie cały czas człowiek się rozwija, zespół się rozwija, więc cały czas szukamy nowych narzędzi, nowych rozwiązań, czy sposobów w ogóle pracy ze sobą, żeby być coraz lepszym i coraz lepszy efekt dostarczyć. Mm-hmm. Super, tu jeszcze Marcin pyta, w jaki sposób jest rozliczany w takim razie Scrum Master i Product Owner, czy raportuje komuś, po kogo podlega? Czy jest coś takiego? Najbardziej kontrowersyjne pytanie chyba dnia, bo ja też o tym opowiadam na bootcampie, że z mojego doświadczenia i z mojej perspektywy gdzieś rozumienia w ogóle Scruma i Agile'a, cele powinny być zespołowe, cele powinny być wspólne. Takie właśnie odrywanie tych ról i gdzieś tam nakładanie celów indywidualnych nie do końca się sprawdzi, bo spójrzcie na to, wokół czego pracujemy. My jako ten zespół scrumowy, czyli Scrum Master, Product Owner i zespół deweloperski, tworzymy jedno wspólne rozwiązanie. Więc trudno jest nam postawić tak naprawdę takie właśnie zindywidualizowane cele, bo każdy gdzieś zacznie przeciągać w swoją stronę, tak? A to nie o to chodzi. My mamy tworzyć, mamy mieć wspólny cel i mamy grać do jednej bramki, więc ja tutaj zawsze jak gdzieś tam ewangelizuję organizacje, w których pracuję, to staram się o tym też wspominać. Nie wiem, Iza, jakie ty masz doświadczenie w tej materii, ale jest pewnie... Dokładnie takie samo, po prostu jest cel zespołowy, solidarnościowy, no bo w końcu działamy jako zespół, jako samo się organizujemy i tak naprawdę cele powinny być wspólne i wydaje mi się, że coraz więcej organizacji jest w stanie iść w tym kierunku i jest otwartość, a wiele tak już ma. Mhm. Super, tutaj Paweł jeszcze pyta, czy w zespole zwinnym składającym się z product ownera, Scrum Mastera i zespołu deweloperskiego ktoś powinien być odpowiedzialny za budżet i harmonogram? Czy powinno to być wypchnięte poza już ten zespół taki scrumowy? Nie, wiecie co, z mojego doświadczenia, bo to jest troszkę taki właśnie podział tego klasycznego project managera na Scrum Mastera i Product Ownera, tak? Bo gdzieś te odpowiedzialności się rozproszyły i to jest bardzo różnie. Czasem zdarza się, że Scrum Master dzierży budżet i gdzieś tam właśnie aspekty finansowe, ale coraz częściej w organizacjach jest tak, że to Product Owner jakby dba o tą tak zwaną ekonomię produktu, czyli to nic innego jak po prostu gdzieś dzierży budżet i tak naprawdę stara się dostarczać rozwiązanie, które będzie przysłowiowo tak konkurencyjne i będzie jakoś tam opłacalne dla tego, dla kogo jest ono wytwarzane. Więc powiedziałabym, że to zależy już od organizacji i specyfiki, w jakiej się znajdziecie, ale raczej to zostaje gdzieś na poziomie, przynajmniej w dobrej praktyce byłoby, żeby to było na poziomie tego konkretnego już zespołu skramowego. Mm-hmm. Super. I tutaj jeszcze Dariusza się jeszcze pojawiło pytanie odnośnie tych języków programowania. Tutaj dementujemy to, tak? Czyli nie, Product Owner i Scrum Master nie muszą znać języku programowania, tak? Ja to pytanie widziałam, gdzieś mi się przesunęło. Aha. Generalnie Scrum Master jest autorytetem w dziedzinie Scruma, a programiści są autorytetami
w językach programowania, bo może się zdarzyć, a przynajmniej tak wskazuje moje doświadczenie, że mamy w zespole kilka autorytetów i każdy z innej warstwy i innego języka, więc tak naprawdę to nie jest tak, że mamy jeden autorytet w zespole, tylko jest to rozszerzone. Nie do końca zgodne ze Scrum Guide'em, ale wiele zespołów ma testera, który jest autorytetem w dziedzinie testów i tak naprawdę jest to mocno rozproszone, więc każdy ma swoje miejsce i każdy ma przestrzeń na bycie autorytetem. Moje doświadczenie pokazuje, że lepiej, żeby Scrum Master nie był specjalistą w programowaniu, nawet jeżeli zna się na technologii, to dużo łatwiej jest mu się nie wtrącać w pracy zespołu nad wypracowywaniem jakiejś koncepcji. A wtrącanie się Scrum Mastera i narzucanie jakichś rozwiązań burzy samoorganizację i samoodpowiedzialność zespołu za to, co realizuje, więc wytrąca sobie to narzędzie, które jest moim zdaniem jednym z najlepszych, bo ja też często jestem team managerem i project managerem też byłam, że zespół sam się organizuje, ale sam odpowiada za to, co zrobił i jak coś źle sobie zorganizuje lub źle wybierze jakieś rozwiązanie, to naprawia bez wskazywania, ty nam to narzuciłeś. Mm-hmm. Super, są to tak naprawdę dobre wieści tak naprawdę dla chociażby humanistów, dla osób, które niekoniecznie widzą siebie jako programistów, prawda? A tutaj mogą się odnaleźć właśnie w takim zawodzie jak Scrum Master czy Product Owner. Jeszcze Kinga pyta odnośnie języka angielskiego. Co z językiem angielskim i co z angielskim technicznym? Czyli jest to jakiś taki poziom, który trzeba mieć, żeby zostać właśnie Product Ownerem czy Scrum Masterem? Może do mnie teraz powiedziałam. Ja myślę, że to zależy też jak tutaj celujecie. Jeżeli celujecie w międzynarodowe firmy czy w jakieś startupy, może gdzieś z jakimś kapitałem zagranicznym, to oczywiście warto, bo też prawdopodobnie ten użytkownik końcowy, a być może nawet oprogramowanie, które będziecie wytwarzać, będzie gdzieś tam jednak w języku angielskim, przynajmniej interfejs stworzony. Więc pewnie warto. Niemniej absolutnie nie jest to blokada, tak? Jest siłą rzeczy, tak? Chociażby na naszym bootcampie pewnej podstawowej terminologii na pewno się nauczycie. Tutaj kurs języka angielskiego w IT też jakby w ramach bootcampu otrzymujecie, więc jakiś bazowy tutaj techniczny język też posiądziecie. Jest wiele firm takich osadzonych na rynku polskim, gdzie faktycznie ta interakcja nie jest z językiem angielskim potrzebna, więc absolutnie nie powinien to być dla Was bloker. Tak bym na to patrzyła. Mm-hmm. Super. Słuchajcie, Wam tutaj też od razu wyświetlę w takim razie informacje już o samym kursie. To, co Domin powiedziała tutaj, w ramach kursu właśnie zarówno Product Owner, jak i Scrum Mastera otrzymujecie, każdy kursant otrzymuje właśnie kurs języka angielskiego w IT, więc tutaj to, co powiedziałaś właśnie Domin z tą terminologią, prawda, to wszystko tutaj kursanci mają szansę poznać. Wyświetlam Wam informacje właśnie o kursie Product Ownera. Kurs Product Ownera trwa 4 tygodnie i tutaj właśnie Dominika jest właśnie mentorką na tym kursie i to z Dominiką możecie, pod Dominiki, że tak powiem, bacznym okiem możecie uczyć się właśnie tego zawodu Product Ownera, bo myślę, że to możemy tak powiedzieć zawodu, bo też nasz kurs jest nastawiony na praktykę, prawda, więc tutaj oprócz tej samej teorii, którą uczestnicy otrzymują, to właśnie otrzymują tą praktykę i to jak właśnie w tej pracy później sobie poradzić, jak pójść na rynek i tą pierwszą pracę właśnie dostać. Najbliższa edycja rusza 14 marca i tutaj z tego co wiem jeszcze można się na ten kurs zapisać, 14 marca, więc tutaj każdy będzie zainteresowany, to oczywiście zachęcamy, żeby w tej edycji wziąć udział. Teraz podaję też informacje odnośnie Scrum Mastera tego kursu, czyli kursu tutaj Izy, na którym Iza tutaj trzyma pieczę z kolei. I ten kurs trwa 5 tygodni, rusza 4 kwietnia, tutaj najbliższa nasza edycja. I tak naprawdę na jednym i na drugim kursie uczycie się na takiej platformie, to jest nasza autorska platforma i na tej platformie znajdujecie materiały szkoleniowe do tych kursów, dołączacie do lekcji na żywo, do konsultacji, piszecie sobie też na czacie tutaj zarówno czy z mentorem, z mentorką, czy z grupą po prostu, z którą się uczycie, z którą jesteście w grupie po prostu na zajęciach, wysyłacie też zadania do sprawdzania tutaj, tak to właśnie wygląda. To, co tak naprawdę cechuje te kursy, to przede wszystkim właśnie ci nasi profesjonalni i praktycy, mentorzy, mentorki w tym przypadku, które właśnie uczą Was, jak zostać tym product ownerem, Scrum Masterem, jak przygotować się po prostu do tego zawodu w praktyce. To, co jeszcze wcześniej powiedziałam, to otrzymujecie również wsparcie w rekrutacji, czyli konsultację Waszego CV, konsultację LinkedIna i również właśnie to, że łączymy Was z naszymi partnerami, dajemy szansę pokazać się właśnie u naszych partnerów, żeby dostać właśnie pierwszą pracę swoją
w IT, a wśród naszych partnerów naprawdę spore firmy. Mamy zarówno bank BNP Paribas, czy bank Santander. Także tutaj naprawdę spore firmy dołączają do nas i chcą zatrudniać właśnie naszych absolwentów. Także też to myślę jest super sprawa dla wszystkich tych, którzy myślą o tym, żeby się przebranżowić, żeby po prostu zmienić swój zawód i pójść w zupełnie innym kierunku. U nas lekcje na żywo odbywają się 2 razy w tygodniu i są to właśnie lekcje na żywo z mentorkami, czyli tutaj w przypadku Scrama z Izą, w przypadku Product Ownera z Dominiką. I to są zajęcia w grupie. Natomiast oprócz tego każdy kursant ma również konsultacje indywidualne i podczas tych konsultacji może właśnie skonsultować swój projekt, zapytać o coś, co było niejasne na zajęciach, czy po prostu sobie porozmawiać z Izą, bo jak widzicie, zarówno Iza, jak i Dominika naprawdę potrafią zmotywować człowieka do nauki i zainspirować do tego właśnie, żeby się dalej uczyć i iść w tym kierunku, więc chociażby to można też właśnie na takich konsultacjach tutaj zyskać. No i właśnie ten kurs języka angielskiego i to wsparcie w rekrutacji, o którym też Wam tutaj mówiłam. Tak naprawdę tutaj na górze Wam wyświetlam taki zielony pasek i tam jest, jak klikniecie sobie taki czerwony przycisk sprawdź, to przeniesie Was na naszą stronę internetową i tutaj macie wszystkie nasze kursy. Jest tam zarówno kurs właśnie Product Ownera, jak i Scrum Mastera, więc jak wejdziecie w konkretny kurs, tam macie do pobrania zarówno cały zakres kursów, zarówno jednego, jak i drugiego, jak i macie na przykład lekcję próbną, którą możecie sobie obejrzeć, zobaczyć, czy jest to coś dla Was. Też w zakładce wydarzenia są właśnie nasze przeszłe webinary, które też możecie sobie obejrzeć. Tam są właśnie bezpłatne lekcje próbne też. I są też webinary z naszymi absolwentami po prostu kierunku, na przykład właśnie Scrum Mastera. I możecie posłuchać, jaka była ich historia, jak się potoczyły ich losy właśnie po kursie, czy dostali pracę i gdzie, i jak sobie teraz tą pracę oceniają. Także do tego Was zachęcam. I na naszej stronie internetowej, jak zostawicie właśnie kontakt do siebie, to odzwonią do Was nasi doradcy kariery. Doradcy kariery to nie są takie osoby, które Wam tutaj będą na siłę te kursy sprzedawać. To są osoby, które przede wszystkim mają Wam doradzić, jaki kurs będzie dla Was odpowiedni. Czy Scrum Master, czy Product Owner, czy może zupełnie inny kurs z naszej gamy kursów będzie dla Was najlepszy. I koniecznie, jak będziecie z nimi rozmawiali, to zapytajcie właśnie o kwestię dofinansowań, bo nie zawsze ten kurs trzeba finansować z własnej kieszeni. Mamy na przykład bankowe pożyczki nieoprocentowane, więc tutaj jak najbardziej można sobie też z takiej pożyczki skorzystać. Więc o to koniecznie zapytajcie, jak już będziecie rozmawiali z doradcami kariery. A ja Was również zapraszam też na nasze nadchodzące wydarzenia, bo zobaczcie, że tutaj mamy sporo bardzo fajnych nadchodzących webinarów, między innymi właśnie lekcje próbne, o których mówiłam, więc tutaj można też poznać inne zawody w IT. Na naszej stronie macie również taki darmowy test predyspozycji, który też warto sobie zrobić i ten test klasyfikuje Was do 1 z 4 profili i na tej podstawie pokazuje Wam, jakie zawody w IT są dla Was, jakie kursy powinniście zrobić, żeby właśnie do tego zawodu wejść. Także zapraszam Was jak najbardziej serdecznie na naszą stronę i tam możecie po prostu zapoznać się z każdym z tych kursów. Jeszcze zobaczę tu jakieś pytania z czatu, czy się pojawiły, bo widzę, że coś tutaj w trakcie się pojawiło. Zarobki może, ja tutaj już odpisałam. Mm-hmm. Okay. Jeżeli chodzi o zarobki i o rodzaj współpracy, to zarówno jest dużo ofert na umowę o pracę, bardzo dużo jest na B2B i bardzo często te oferty pracy są zbliżone do tego, co jest na umowę o pracę, a niektóre firmy proponują do wyboru, że kandydat sobie może wybrać. I ja myślę, że jeżeli chodzi o Scrum Mastera, to jest od 5000 netto w górę dla juniora, ale później te stawki bardzo szybko rosną. Dominika dopowie, ale wydaje mi się, że u Product Ownera stawki są wyższe. Minimalnie, ale tak. Okej. Okay. Tutaj właśnie pytanie jeszcze od Julii. Do kiedy można się zapisać na kurs Scrum Mastera, który zaczyna w kwietniu? I tutaj Julia, ja Cię odsyłam oczywiście na naszą stronę. Zostaw po prostu do siebie kontakt i nasi doradcy do Ciebie oddzwonią, także jak już będziesz z nimi w kontakcie, to oni powiedzą Ci też, do kiedy najpóźniej taką decyzję trzeba podjąć, żeby do takiego kursu jeszcze dołączyć. Także serdecznie Was zapraszamy zarówno na kurs właśnie Scrum Mastera, jak i właśnie na kurs Product Ownera, bo to są naprawdę super kursy, ale przede wszystkim super mentorki i to naprawdę było dzisiaj widać, że obie nasze mentorki naprawdę potrafią tą zarazić tą wiedzą, przekazać tą wiedzę, no i zmotywować do tego, żeby się uczyć tego, żeby iść w tym kierunku. Tutaj ktoś napisał w czacie, że 5000 netto to marzenie dla tej osoby, więc marzenia trzeba spełniać, o marzenia trzeba walczyć, więc jak najbardziej zachęcamy tutaj do tego, żeby taki kurs zrobić.
wejść na stronę. No i mam nadzieję, że się widzimy właśnie w naszych kursach. Ja tutaj i zarówno Tobie, jak i Dominice bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam za to, że się właśnie podzieliłyście z nami tymi wszystkimi cennymi informacjami. Dziękuję również oczywiście wszystkim też uczestnikom za to, że byliście z nami do końca i za super pytania, które zadawaliście właśnie na czacie. Naprawdę były super, super fajne. Więc bardzo serdecznie to dziękujemy. No i co, pozdrawiamy, życzymy miłego wieczoru i mam nadzieję, że się właśnie widzimy na naszych kursach. Trzymajcie się. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Hej.